Cześć, witam na kanale, z tej strony Voicim, a to jest kolejne spotkanie z grą Cities Skylines. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się dalszą rozbudową naszego miasteczka. Dobrze, bez zbędnego przedłużania. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym zrobić, jest przedłużenie tej drogi i zbudowanie tej osiedla. Więc bez zbędnego przedłużenia to zrobię. Zrobię to pod kątem prostym i na razie doprowadzę drogę na mniej więcej dotąd, bo w przyszłości tutaj powstanie węzeł z obwodnicą, ale na razie tego węzła nie planuję. I zrobimy tutaj takie troszkę pod kątem prostym to osiedle. O, nieś mniej więcej tak. I teraz zrobimy to sobie tutaj. I tak, mniej więcej tak. Mniej więcej tak. Mniej więcej tak. Tak, żeby cały teren był jakoś w miarę. Dobra, teraz zaciągniemy im tutaj wodę. Bo to się niewątpliwie przyda. Powoli nam tej wody tak średnio wyrabia, ale jeszcze daje radę. Więc to nie jest problem. Tu trzeba jeszcze podciągnąć. I będzie ok. I całe nam się obejmie. I teraz tak, tutaj damy im mieszkanka. W przyszłości tutaj oczywiście powstanie blokowisko, tylko na razie jeszcze nie mam odblokowanego, a zapotrzebowanie na mieszkania jest, tylko jeszcze prąd im wypada wyciągnąć. Gdzieś chociaż, no może na taką odległość. Tylko, że jak coś mi tu powstaje... A dobra, będzie zaraz sobie zaczną przeciągać ten prąd. Najwyżej im jakąś linię energetyczną zbuduję. Dobra, więc to mamy, jeszcze może im jakiś park byśmy mały postawili. Tu. I nie wiem, gdzieś tu. Natomiast resztę, tą główną ulicę wyznaczmy im na handel. Tylko czekajcie, ten fragment też można wyznaczyć im na mieszkania. Tutaj wszyscy, dobra, tu się budują, więc jest ok. Włączyłem sobie też modyfikację real-time, teraz mogę wam pokazać jej ustawienia, jakie mam. Mam tutaj takie, jak ktoś chce, to niech sobie zobaczy. Ja nie będę tutaj go jakoś tak specjalnie omawiać. Tak jak jest, tak jest. Dobra, tutaj prądu nie ma, ale dobra, to park dostanie prąd, jak już będzie miał dostać, to dostanie. Tu oczywiście wszystko spokojnie, na spokojnie teraz buduję. Tak? Dobra, warto tutaj też dodać komunikację miejską, tylko tak, teraz tak, tutaj mi jeżdżą solarisy, okej, dobra, tutaj jeżdżą te solariski, bo liczba linii autobusowych wynosi okrągłe 1, no ale na razie nie jest potrzebny, myślę, że więcej. Tu ją sobie przeciągniemy, potem myślę, że może tu by był przystanek, tu i ze 2 w strefie handlowej, może jeszcze jeden przed wyjazdem, o. I byłoby ok. Myślę, że to taka ilość zabudowań jest ok. No i tutaj właściwie to co? W zamian za to musielibyśmy zacząć tutaj ich powoli wysiedlać, gdyż tutaj, tak jak mówiłem, planuję strefę leśną. Planuję strefę leśną, więc tutaj by się przydało coś powoli zacząć wysiedlać. No żeby też tak to nie tego. Więc na razie wysiedlmy może ten obszar. Nie tak, bo to będzie krzywo. Ten obszar odtąd. Dotąd was wysiedlę. No, spadek mieszkańców będzie, ale delikatny. Mają teraz gdzie się budować. I też likwiduję tutaj przystanki komunikacji od razu. Jakieś wszelkie budynki użyteczności publicznej zostaną tu zlikwidowane. Tutaj jeszcze jest przystanek i gdzieś jeszcze jest jakiś jeden. Tu. A zamiast za to dodamy wam tu przystanek jeden. I tu przystanek gdzieś drugi. Tu? Nie tu, nie w tą stronę. W tą chcę tam przystanek wam dać. O. I teraz, to co tutaj nie ma zaraz prądu, zaraz wszystko ogarniemy. Zaraz szybciutko ogarniemy, nie ma problemu. O, prąd już powinien płynąć. Z tym, że tutaj nie ma dociągnięcia, a w ogóle tutaj za nie ma linii energetycznej. Tutaj sporo ludzi nie ma teraz prądu, ale zaraz będzie miało. Mówię, te drogi mogę sobie budować jak chcę, bo tu wszystko zaraz pójdzie do wywalenia. Co tutaj mamy? Szkołę podstawową. Przenieść budynek, przeniesiemy go... Tutaj, gdzie powstaje nowe osiedle. Tu go sobie damy, o. Tak tutaj.
Teraz co jeszcze damy? Klinikę. Klinikę możemy też im przenieść. Tu. I dzięki temu wszyscy będą zadowoleni. Co prawda ci troszkę, no... Aha, ci jeszcze tutaj są? No dobrze, no ci jak są, to są. Ale też ich będziemy wywalać. Właśnie w tym momencie. I te drogi powoli będziemy tu stąd wyburzać i przygotowywać je. Tylko, że chyba ja teraz miałam tego moda na las niestety. Jakoś tak zapomniałem go chyba dać mi tutaj. Ale za następnym razem go sobie damy. Co tam mało ważne akurat. To po prostu będziemy tutaj powoli ich wysiedlać stąd. Więc te drogi, matko, czy tą linię energetyczną tu przerwałem, ale dobra, chyba sam to się dociągnie. Ale już widzę, że nie, więc trzeba tu podłączyć ten. Dobra. Popyt widzę, że dalej rośnie, tu już właściwie, o nie, problemu ze ściekami już nie ma. A nie, dobra, to chcę wyburzyć, to chcę wyburzyć, to. Tu jeszcze jest jakiś jeden biedny park. Ale jego też trzeba wywalić. Nie masz podłączenia do ulicy, to jest logiczne, bo tu już nie ma przejazdu nigdzie. Trzeba tutaj totalnie to wyczyścić. Tu gdzieś jeszcze coś jest, tu jest jeszcze fragment. I ten park trzeba stąd wywalić. Tak, zaraz tam zbudujemy więcej. Mały park, na razie możemy przejść, już mają park. Chociaż tak... tu jest jeden park, dobra, to im tutaj damy park. Tylko czy ja wiem? No dobra, niech będzie tu. Dobra, i teraz tutaj oczywiście się drzewa już są, już tutaj są drzewa, drzew jest więcej nieco. Czy my coś jeszcze tutaj mamy zrobić? Nie, dobra, wszystko jest. Musimy teraz dalej zacząć budować rejony mieszkalne, bo oni tutaj nie dadzą nam żyć, więc budujemy je sobie w tą stronę. Na razie ta droga niech powstanie dotąd, potem będziemy się zastanawiać i w tą stronę również powstanie droga. Na razie dotąd, bo chcę ją pod kątem prostym zobaczyć. O, właśnie tak. Ma być osiedle kąt prosty. Matko, ja nie chcę teraz ciebie, idź. Bo mi tu przeszkadzasz tylko. Dobra. Ciebie tu. To będzie takie idealne polskie osiedle z kątami prostymi. Może tu akurat drogi będą ułożone w drugą stronę. O. Tak. Trwa zapisywanie, ale okej. Okay. Jeszcze tu nam trzeba coś zrobić. O, i wszystko będzie subcie. Teraz tutaj trzeba was doprowadzić wam wodę, bo prąd sobie jakoś dociągniecie, ale wodę wam się przyda dociągnąć. I komunikację miejską, czyli mianowicie tą linię 101 jeszcze bardziej wydłużyć. Muszę w ogóle zobaczyć jaką z frekwencją, żeby też nie dawać za dużo autobusów. Obecnie kasę mamy pod dostatkiem, więc wiadomo, powoli mieszkańców będziemy stąd sukcesywnie po prostu wysiedlać z tamtej dzielnicy. Sukcesywnie, ale na spokojnie, żeby też nie było stresu. Najpierw zbudujemy im tutaj strefę, żeby też mogli się wybudować. Jakiś tam kolejny segmencik zaraz wywalimy. Myślę, że tutaj całość zrobimy mieszkalną. Potem to wszystko przebudujemy na bloki, ale też spokojnie. I komunikacja miejska od razu tutaj zajedzie. Ten przystanek zlikwidujemy jeden. Ale w zamian za to tutaj będą. Raz. Dwa. I trzy. I tu będzie jeszcze 4 i 5. Nie w tą stronę, tylko chcę w tą. O. Proszę mi jeszcze pokazać, pojazdów jest 5. Okej. Okay. Nie wiem, czy jest tylu pasażerów. Tylko, że teraz nie wiem, gdzie te autobusy stoją. Tutaj jacyś ludzie czekają. Tu ruch jest nawet całkiem spory. Ale panie autobusie, pan się gdzieś zapodział, czy co? Nie, no nie ma, no. Zaginął w akcji. O, tu jedzie. Jest, jedzie. Z zerową ilością osób na pokładzie, ale... bynajmniej można by zmienić, nie do dwóch. Tylko dalej, żeby było 5, bo tutaj tak jest... O, 4 właśnie. Chcę 4 autobusy. Chcę o jeden obciąć ilość. Ale pozostałe niech sobie jeżdżą. No. Ten ma już na przykład 21 osób. I bardzo dobrze, niech ma. Tylko, że ja nie chcę już cię oglądać. Idź. Dobra. Mieszkania dalej są. O, problem ze śmiecią mi się pojawił. Bo widzę, że tutaj wysypiska nie nadążają. Z ciebie chcę opróżniać, ale w tym czasie trzeba dodać nowe wysypisko. I postawmy je tu. Nie ma żadnych tutaj wątpliwości.
No i wysypisko, proszę bardzo, zaczyna funkcjonować od teraz. Dobra, więc już pełen powinien zaraz zacząć znikać, no to są chwilowe przejściowe. Tu się już coś buduje, więc mieszkańców cały czas przybywa. Tutaj jakiś autobus jedzie, a ogólnie coraz bardziej miasto żyje. Czy my tutaj mamy przytkane, bo tu się coś mi pokazuje. Poczekajcie, zobaczmy na to. No nie, to nie jest takie przytkanie, to jest tam jakieś takie, no trochę, to wiadomo, jest większy ruch, bo to jest główna ulica. Ona jest dodatkowo kawałek rozszerzona, ale to kawałek jest szersza. Nie wiem, czy tutaj ewentualnie nie zwiększyć by im liczby pasów do 3. Gdzie ja mam taką drogę? Nie, 4, nie. 3, właśnie. 3, ale tylko na tym ostatnim odcinku. O matko, nie w tą stronę. Okej, i teraz, żeby im tutaj... Ale co ja... Gdzie dałem te 3 pasy? Chwilę. Coś chyba jednak nie pykło. Ja chcę 3 pasy. Nie w tą stronę, co prawda. To są 2 pasy, no przecież nie. A ile to jest pasów? 3-pasmowa droga. A tu są 2. Nie wiem, jak się patrzy. Aha, dobra, już okej. Okay. Ja tym złym przyciskiem tego kliknęłem. No i teraz jest okej. Okay. I teraz tutaj trzeba prowadzić taką organizację. Z tego jeździmy na ten. I z tego też na ten. Z tego tu. Z tego tu. Z tego tu. Z tego tu. Tak naprawdę tu jeszcze trzeba troszkę wprowadzić korektę. Ja tu mam gdzieś taką drogę chyba. Bo nie wiem, czy jest. Czy jeszcze tutaj chyba. Natomiast poczekajcie, nie, tutaj nie na pewno. No gdzieś było chyba, czekajcie, czy ja tu gdzieś nie mam przypadkiem jeszcze schowanej. Dwupasmowa, wszystko asymetryczne, to dopiero 4600. No na razie sobie radźcie tak. A ty z tego pasa, nie z tego pasa jedziecie tu, a z tego też jedziecie tu. Dobra, i teraz tu. Z tego tu. Z tego jak chcecie, tu albo tu. Z tego tu. I z tego tu lub tu. Żeby nie było, no, za utrudnień. No. Tutaj jest ok. Tylko, że tu mi te światła troszkę utrudniają ruch. Te światła. Więc tu wyłączę. Spróbuję z wyłączonymi. Zobaczę, jak to pójdzie. I może na razie chwilowo spróbuję tu ustawić. O tak, pierwszeństwo. Nie. Nie tak, jeszcze inaczej. Tutaj ustąp i tu ustąp. Żeby ci mieli bezwzględne pierwszeństwo. A tutaj tak bez tych znaków. O. Tylko tu, bo to powinno troszkę płynniej pójść, bo to się jednak tu dotyka. I to się tak zatyka dość niebezpiecznie. O, no, no. Na docelowe pasy. Tutaj się proszę wbijać. Tu bez takich zamian. Ja zaraz tutaj muszę formalności dopełnić, bo tu nie zamieniamy pasa. Nie, tu już nie pasa nie zmieniamy. Od nawet jakiś autobusik się toczy. Z zerową ilością pasażerów na pokładzie, ale jedzie. Śmieciary dojeżdżają, tylko czy znowu coś tutaj jest za błąd? 9, 9. Tutaj co się dzieje? Chyba cały czas coś przyjeżdża, wyjeżdża, bo on tutaj kojarzą takiej krótkiej relacji. Dobra, budżet nieco możemy im dźgnąć na ten. No niech będzie 100%. Więcej rejonów mieszkalnych. A co, już wam znowu mieszkańca brakuje? Macie rejony mieszkalne, co wam tu brakuje? Mogę wam jeszcze park dać, jak bardzo chcecie. To rzeczywiście park wam mogę dać, proszę bardzo, nie co to jest. Mały plac zabaw, dostaniecie mały plac zabaw. Dostaniecie park dla psów nawet. Dostaniecie ogród japoński, proszę bardzo. Będzie prestiżowa dzielnica. Nie, ogrodu botanicznego to może nie będę dawać, ale duży plac zabaw też możecie dostać, proszę bardzo. Macie tutaj tyle atrakcji, że sobie teraz proszę radzić. No. No tu się jakieś budynki opuściły, ale to się tam potem zrobi. No widzę, że 3 pasy znacząco pomogły, a korków już chyba raczej nie ma, ale się tu się trochę zatyka.
No to taki tutaj, taki mały korek, więc to niedużo. Nieduże utrudnienie, no ale tu 40 bez przesady, tu już możecie 6 dyszek sobie jechać. Nawet do krzyżówki, czekajcie, 6 dyszek i 6 dyszek. Bo tu jest, ile? Tu jest nawet, niech będzie 10 na tej nawrotce. Ale tak, to 6 dyszek śmiało. No i 3295, zobaczcie, jak tu się szybko ta dzielnica powiększa. Handlu też chcecie, no ale ja wam handlu tutaj nie dam teraz. Natomiast zacząłbym powoli robić tutaj takie wywalenko pierwszych tych. Na razie może zrobiłbym to tylko dotąd. To. Tak stopniowo. Też nie chcę wywalać wszystkich naraz. No wiadomo, troszkę ilość mieszkańców spadnie. Standard. Natomiast my im teraz w zamian za to damy tutaj nie chcę tego, chcę to. Tu już im raczej takiej drogi prostej nie zrobię, więc muszę im zrobić to tak wzdłuż. To będzie taka droga wzdłuż wybrzeża. O, nie będzie na pewno zamieszkiwana i dotąd będzie. Natomiast ta droga normalnie... Nie. Ta droga normalnie prosto pobiegnie się tu. I normalnie prosto wbiegnie tu. Następne będą... O, nie, dobra. Następne będą biegły tak tu. Tak troszkę to będzie o matkach i to jest krzywe. Nie. Takie krzywe to na pewno nie może być, bo właśnie to... Nie, takie krzywe to nie może być, bo to aż nieładnie wygląda. Nie. Mi się totalnie nie podoba. Sorry, ale nie. Bo jak krzywy dróg... Nie, może wiecie, to z tej strony zbuduję, a i tak będzie prościej. Bo z tej strony będzie łatwiej... O Jezu, znowu. No dobra, no. Nie, to mi się dalej nie podoba. Mi to się nie podoba wcale, że tak się tutaj zrobiło. Ale okej, jakoś damy radę. Dobra, tu. No dobra, może być takie jedno, coś krzywszego, no. Tylko teraz już proste. Tu. 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 Tu i tu. Dobra, no tutaj, gdzie mamy już tych mieszkańców nieco mniej, to tak, po pierwsze i po drugie likwidujemy ten przystanek i likwidujemy przystanek tamten. W zamian za to tutaj powstanie jeden dodatkowy, żeby nie stękali. Tam mają następne, a my tutaj tymczasem wyburzamy drogi. Ale nie to konkretnie, tylko drogi chcę wyburzyć. Mianowicie ten kawałeczek drogi. O, jak mi przykro, no was też się pozbyłem od razu. Tutaj drzewa powoli powstają, tutaj też już nie jest tak o. I tu też nie chcę, żebyście byli. Pracuję cały czas nad rozwojem miasta, ale jak budynek? Co to jest za budynek? Tutaj proszę mi powiedzieć, cmentarz. Cmentarz na razie jeszcze nie będę likwidować. O, przy małym parku jest cmentarz, no fajnie, coraz lepiej tutaj jest w tym mieście. Nie, no tutaj go trochę przeniosę. Tu postawię im i tak nowy cmentarz. Się przydało i w końcu dać zamieszkać. Tylko, że może zrobiłbym to nie tak. Nie tak, o tak, tylko teraz bardziej o tak, gdzieś mniej więcej. Zrobił, nie tak. Zrobiłbym wam to tu. No chcę, żebyście, o. Chcę, żebyście zamieszkiwali ten teren. Plus teren tu. To się tak ciężko robi, jak to jest tak krzywo. Dobra, plus teren tu, plus teren tu nawet możecie sobie zamieszkać. Wszystko zamieszkajcie. O, handel macie tam. Tu i tu też. Proszę bardzo, mieszkamy. Tylko tak, wodę wam jeszcze dociągnę. I autobus. Autobus teraz się skraca, raz wydłuża. To jest takie... Z jednej strony gdzieś tam w mieście się skraca, a z drugiej wydłuża. Ale dobrze, powoli będziemy tamtą strefę likwidować, że tamtą też strefę musimy przemysłową zlikwidować, ale to myślę, że bardziej pod koniec już. Bo tu się tam układ dróg coraz bardziej zmniejsza. Ten też nie ma miejsca, boże drogi, oszaleć można. A ten już ma 6%, ale chwila, ten też nie, ten coś jeszcze, aha, bo te się już zapełniły, tak? Ty się też opróżniaj, a ty co? Też się opróżniaj. No, a wy w ruch. A śmieciarek wam zabraknie niedługo.
Dobra, tutaj płynnie ruch jedzie. Wyłączyłbym tutaj tylko parkowanie, bo to tak troszkę, no, nieładnie wygląda. I tutaj na tym odcinku może. Chociaż dajmy na tej głównej, żeby nie parkowali. Resztę ich tutaj parkują, ile im wlezie, ale tutaj nie. Czyli śmieci zaraz dojadą, to jest chwilowy, przejściowy problem. Tu proszę dalej jechać. Tu proszę jechać dalej. A na razie jeszcze wygląda, jakby było zero osób, ale to zaraz wzrośnie, to się proszę nie przejmować. I tutaj proszę bardzo, macie przystanek. I dodatkowo jeszcze tu macie gdzieś cmentarz, chcę postawić. O, macie cmentarz. A dostaniecie naprzeciwko cmentarza zakład opieki nad seniorami, bo to by było dobrze. A centrum zdrowia dziecka wam tu walne, o. Będziecie mieli taki ten. A ten wam postawię tylko klinikę, o. Żebyście też tutaj nie narzekali, że niczego nie dostaniecie, nie dostaliście, to macie tu klinikę. Tu wam prąd wypada dociągnąć, więc wyciągnę wam go o tak, w tym stylu. No was ujmie, to was ujmie dotąd, znaczy dalej już nie dociągnę. Aha, wody, tutaj w tym krytycznym miejscu wody nie dociągnąłem, bo jakimś cudem tu się nie dociągnęła, ale proszę bardzo, masz. Masz już wodę, ciesz się. Śpici zaraz przyjadą, no, muszą trochę mają drogi. Tu potem będziemy budować węzeł, więc ta droga będzie na pewno zniknie, ten fragment, więc to jest tylko takie tymczasowe. Musimy wbić 4600 mieszkańców, na razie mamy 3561 i to jest, myślę, że czas, w którym możemy kolejny element wywalić naszego miasta, czyli mianowicie, o, to się znika, nie, to się nie znika, bo to nie to kliknęłem, to trzeba. To się tu klika, i to się tu klika, i to się tu klika. I robicie goodbye. No i dzielnica nam coraz mniejsza się robi. Tą klinikę, ona będzie tak przenoszona z miejsca na miejsce, bo ona musi tak być. I coś tu jeszcze jest? Tu jest jeszcze mały park, który tu przeniosę. Tu jest idealne, wolne miejsce i tu chcę go przeniosę. Tu sobie go przeniosę i tu sobie będzie jego miejsce. Teraz tak, to wywalamy. No, ale tylko, że teraz mi autobus tu teraz zniknie. Nie, ty tu już nie jeździsz, kochany. I tak samo tu, aha, ten przystanek możesz obsługiwać, a coś tu jeszcze jest nie tak, ten przystanek już jest przez ciebie nieobsługiwany. A dodatkowo zrobisz sobie o tak. Taki śmieszny przejazd. A już twoich przystanków nie ma, bo tu się dzielnica nam zmniejsza coraz bardziej. No właściwie jesteśmy coraz bliżej likwidacji tej dzielnicy, no już tutaj coraz mniej jest tych wszystkich... No to, aha, bo tu się coś zlikwidowało, a cmentarz, matko, do cmentarza drogi nie dałem, już daję. Nawet wam kawałek dam asfaltówki. Macie cmentarz, bo cmentarz jest święty. Ale, aha, tutaj co, nie mogę opróżnić? A dlaczego nie mogę opróżnić? Tam wy nie macie prądu. No to dostaniecie prąd, jak się coś tu wybuduje, no co ja mam wam poradzić? No dobrze, no dostaniecie prąd, bo mi tu chyba zastękacie się na śmierć. No, proszę bardzo. Czy już pasuje wam, że macie prąd? Dziękuję bardzo, teraz cię opróżniam powoli cmentarzu, bo ty się musisz tu mi... Matko, nie w ten śmierdzący zaduch, tylko tu. Tak, budynek jest opróżniony, proszę bardzo go opróżnić. Dobra, tutaj coraz więcej, no tu macie miejsce na strefę mieszkalną, więc myślę, że nie ma problemu. Jak tam z tą linią? Ile teraz autobusów? Na 5, ale się logiczne, że ilość przystanków się zwiększyła. Jak to wygląda? A pasażerów jest coraz więcej. No dobra, wyrabiają, myślę. Myślę, że wyrabiają. Tutaj dają radę jakoś, na spokojnie. Więc jest okej. Dobra, więc na razie nie muszę im tutaj nic zmieniać, więc jest okej, dobra. Chciałem coraz więcej tych lasów robić, tu tylko się tak, ale to dobra, jak potem ściągnę ten to... Ten mod to będzie można za tego. No tutaj na razie nam ta... Tylko czekajcie, jakie to jest ograniczenie prędkości, to ja tu dałem 80. To wiecie co, niech będzie może 70 na tym odcinku, a na tym nawet 60 na tym. To jest taki niebezpieczny zjazd, to niech będzie 60. Tutaj tak samo, 60 na całej długości. Aż dotąd i potem tutaj niech będzie... Moją propozycją jest na obu odcinkach 80. Tu też może być jeszcze 80. Tylko, że potem przy zjeździe 70, a tu już potem 60, jest ok, dobra. A ten mosie niech będzie 80, tak dla bezpieczeństwa. I tu już się nie rozpędzajcie do 100, bo i po co.
I tak właściwie teraz wjeżdżam do miasta, więc to już nie będzie 80 po prostu. Śmieci, widzę, że to jest jakiś tam po prostu... Aha, bo tu się dwa opróżniają, żadne nie funkcjonuje. Po prostu śmieci są w dramatycznym stanie. No dobrze, no to ustawmy nam dodatkowe śmietnisko. No nie wiem, czy to coś pomoże. Widzę, że dużo pomogło, bo te se jeżdżą, te se tutaj ten, a te też trzeba różnić, bo trudno, no jak trzeba, to trzeba. Jak tu tych śmieciarek będzie mi tu jeździło, no nie się ruch chyba zrobi tu jakiś olbrzymi, o. Tak się zrobił. No tu są problemy, no śmieci są jednym z głównych problemów, ale to potem będzie znikać. To trzeba potem jakąś spalarnię albo coś zbudować, żeby to się w końcu unormowało. Tutaj są problemy ze śmieciami, ale niczym innym nie ma. Więc jest okej. Okay. Te elektrownie w ogóle coś dają, a ta jedna daje, dobra, tylko ta jedna funkcjonuje. No i to niech ta jedna na razie funkcjonuje, czy ja coś tu mogę jakąś inną elektrownię postawić jeszcze? Nie, do naftowej potrzebuje 4600 mieszkańców, a na razie tych 4600 mieszkańców nie ma, bo to się muszą wybudować. Dobra, skoro się nie chcecie budować, to może wam trzeba troszeczkę pomóc. Mianowicie w tym miejscu wywalę was, no trudno, ty nie wiem, tym jednym albo znikniesz albo coś, bo tu powstaje nowe miejsce na handel, moi mili. Taki mały rejonik handlowy i dodatkowo powstanie tu jeden przystanek. Raz, aha, tu jest przystanek, okej, żeby tu w tym rejonie handlowym był. Przystanek gdyby, no wiem, że jest, przecież macie mieszkanie, tu się nawet coś wybudowało przy cmentarzu. O, ci ze śmiećmi się troszkę przytkali pewnie, no. Już jeżdżą, no spokojnie. Wszystkie są tu w ruchu. O, wszystkie są opróżnione obecnie. To normalnie jest ruch, w kółko jeżdżą tylko właśnie, tak naprawdę. I dobrze, niech jeżdżą. No i dobrze, tu już mamy 73% pojemności, zaraz się znowu zapełni. Ale dobrze, no skoro tak jest, to niech tak będzie. Co dalej? Możemy zrobić. Coś tutaj się... Zobaczmy, może przejrzyjmy sobie teraz, czy wszystko wyrabia. Prąd wyrabia. Woda... O, woda nie będzie wyrabiać. Trzeba zawczasu już. Zawczasu jest moją propozycją postawienie tutaj takiego czegoś. Ale zamian... Nie, zamian za to, że ten uzatrzenie ścieków niech ma to coś tutaj, czyli to jest... To jest na to wewnątrzlądowa oczyszczalnia wody. Niech to się stanie. Ja to połączę do... Nie do ciebie podłączę, tylko do ciebie podłączę, o. I ty mi tutaj będziesz oczyszczać wodę. I dzięki temu oczyszczenie ścieków właśnie skoczy. Mogę też w teorii od razu o tego taką drugą. I tu wam to dać. I zamiast za to wywalić to. Bardzo tak, ciebie tutaj nie ma i ciebie, tego odcinka też. Zresztą tutaj te wodociągi są te troszkę bez sensu. Mnie nie są one na razie potrzebne, a potem i tak będę je przebudowywać, więc nie wiem po co. Po co tutaj ma być takie coś, taka konstrukcja. Nie tylko dociera dotąd. Gdzie musi, a nie tutaj, gdzie nie musi. Dobra. Jeszcze tylko ten odcinek został. Tu niech se będzie, co mi to tam. Znowu zaczynają się gromadzić, już nie ma znowu miejsca. Żadnym nie, tu jeszcze jest, ale już jest 100%. Aha. Chyba no, was muszę przywrócić do funkcjonowania, no cóż. Takie jest życie, a ciebie muszę opróżniać, bo ja nie jestem w stanie już nic innego zrobić. Ewentualnie, no nie wiem, śmietnisko mam kolejne dostawić, ale niby gdzie. Tu już się miejsca nie ma. Wykorzystanie wysypisk jest tylko 45%, no ale okej, no mogę wam w teorii dostawić, no. Macie więcej. O, i teraz te wszystkie śmieciary tu wyjeżdżają, aż tu jest normalnie problem z ruchem. Czekajcie, aż sobie zatrzymamy czas. Poczekajcie, zatrzymamy sobie czas i zobaczymy jakąś jedną pośleć. Może tylko pojedę do środka, może niech będzie... A, przyszło mi akurat, żeby ta to była. Dobra, i jedziemy. Gdzie nas tutaj zawiesz? Gdzie będziesz zbierać śmieci? Nie widzę, że tu korek się robi, ale okej, to tam jest pewnie taki malutki koreczek. Dobra, zbierasz śmieci. No i gdzie pojedziesz? A, czyli my jedziemy na tamtą dzielnicę. W końcu trzeba się zająć z tym węzłem z tą tałą, może zajmiemy się tym. No już jest właściwie 100, więc wracamy do zakładu. To idzie bardzo szybko. Tu, siup i jedziemy. Tu.
Idziemy gdzieś na lewo. O, tu jest właściwie korek już z tych śmieciarek zrobiony. No, ale strefa komunalna, troszkę trzeba do niej dojechać jednak, żeby było miejsce. Między innymi przez różne zigzaki. I zawija się. Tu się oczywiście standardowo korek lekki tworzy, ale to nie jest problem. I ty wracasz sobie na zakład tu. Gdzieś. I potem gdzieś coś robisz, nieważne. Dobrze, no skoro wy tu zaraz przestaniecie mieć problemy ze śmieciami, zobaczmy jak tam stąd zrobię. Stąd zrobię 67%, myślę, że w miarę okej. Poziomy, nie będę tego czytać, bo i tak tego nie rozumiem. Wiatry mnie nie interesują, zanieczyszczenie. Zanieczyszczenie jest najbardziej tu i tu. A reszta jest okej. Dobra. Sprawdzam, czy jest coś do kupienia, ale nie ma. Hałas większy jest tu. Tu, no i tu. A tam wreszcie co nie ma. Ryzyko pożarowe jest dosyć spore, bo tu by się przydało straż im postawić i w ogóle tu by się przydało tak. Straż i od razu policję. O. Ja myślę, że to pomoże. Komunikacja miejska. No tam jest jak jest. Populacji mamy 4024. To jest dosyć dużo. Mamy 8 urodzeń na 5 minut i 5 zgonów. No to jest ok, myślę. Połączenia zewnętrzne są ok. Wartość gruntu, no taka, myślę, że w miarę. Zasoby naturalne. Gdzie mamy w ogóle żyzną glebę? Ktoś mi to powie. Znaczy, jakie tu mamy fajne rzeczy. Możemy sobie troszkę porobić. Roślinność, wodne konstrukcje, płytki kanał. Ja sobie tutaj płytki kanał chyba wybuduję, bo to będzie problem z tym. Zbyt strome zbocze, tylko to samo można zrobić, ale... O, w razie co, żeby mi się woda tu wlewała. Bo tu jest takie, taka możliwość, żeby zalanie będzie. Więc jak woda się wleje tu, to się z powrotem wyleje o tam. No, i tak to sobie będzie. Mogę jeszcze ewentualnie zrobić tu głęboki kanał, bo tu się widzę, że powoli... Lepiej będzie głęboki kanał zrobić. I ten głęboki kanał nieco wydłużyć. O, gdzieś tu jeszcze. Dobra, mieszkania tutaj są, powoli się tu gdzieś wprowadzają, więc myślę, że kolejny etap naszego wyprowadzenia z tej dzielnicy można uznać. To będzie na razie ostatni etap, bo zajmiemy się czymś ciekawszym. Wyprowadzimy ich z tego całego odcinka. To jest dosyć sporo. Ale czasami trzeba, żeby potem było lepiej. Dobra, to skoro ty się opróżniłeś, to ja ci mogę w takim razie wywalić cmentarz. Dobra. Ilość mieszkańców spadła, ale to spokojnie, no odrobimy to. Te, co tam jeszcze coś jest, no nie mają prądu, więc ty zaraz będziemy musieli... Ale dobra, to się wyburzą. I linię autobusową należy znowu skrócić, bo tutaj już nie ma sensu tego przystanku. Tylko tego nie ma sensu, bo reszta jeszcze ma jakikolwiek sens, ale ja bym tą linię nieco przetrasował. O, tam jest jeszcze jeden przystanek. Nie, nie chcę, żeby to był przystanek i nie chcę też ten, żeby było. Skrót, robimy skrót, bo nie ma sensu, żeby się tutaj dojeżdżał. I trzeba wywalić. Poza tą drogą można resztę wywalić. Bo tu już nie ma to sensu. Tak samo to. Co tutaj jeszcze są za konstrukcje? Mały park. Tu jest dużo takich fajnych instytucji, ale tu niech wstanie, żeby jeszcze coś mieli. Bo tu potem będziemy całkowicie wyprowadzać. Klinika. A, bo klinika jest tu i tam jeszcze jest druga? Naprawdę? Mam już tyle klinik? Jezus Maria, to ile ja mam klinik? Ale okej, więc jak mam, to nie muszę się nać się, to cię wywalam, bo to nie jesteś mi już potrzebna, no. Nie mam tylu chorych, żebyś musiała nie wiadomo co robić. Dobra, więc ciebie stąd wywalę. No tutaj musisz zostać, bo tu jeszcze jeżdżą autobusy, tak? No. A, i ten mały plac zabaw. Mały plac zabaw przeniosę może tu i będzie ok. No, jest super. Więc ilość mieszkańców spadła. Oj, widzę, że problem z prądami. I to tak spory problem z prądami. Ja więc ja proponuję, żeby dać im tutaj te turbiny, bo to mi się bardzo podobają. One są bardzo, ale to bardzo takie, że tutaj można sobie sporo zrobić. O. Dobra, i jest, mamy to. Więc nadrabiamy nieco stratę i już jest super. My znowu potrzebują strefy mieszkalnej, więc ja moją propozycją teraz mam akurat noc. Dobra, po nocy, jak już minie nasza nocka,
Może teraz, dobra, teraz tak nie ma to sensu, bo oni się teraz nie będą wprowadzać, więc na razie wstrzymamy ich tutaj stąd ewakuację. Co my tu jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy jakąś szkół podstawówkę? Chyba nie. Co tu jest jeszcze? Jest szkoła średnia. Aha, bo w ogóle jak tam z edukacją jest? Wow, 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 wow. Ale przewaliłem szkołę podstawową i się przydadzą już dwie z zapasu. Więc jedna tu staje, natychmiast wręcz. I druga staje gdzieś tu, no trudno, no trzeba nadrobić, bo tu jest dosyć duża strata. A reszta jest okej, dobra. Bo reszta nie ma problemu, bo reszta jest okej. Tylko z tą te szkoły, o, tego troszkę przewaliłem. Zlikwidują tutaj też te przepisy już, co tutaj były dotychczasowo, bo to są już bez sensu. W populacji zostało już tylko 608 mieszkańców, większość jest tu. Właśnie, tutaj dzielnicy nie wyznaczyłem, można to zrobić od razu. Do granicy. I jedziemy. Najpierw może dookoła pojadę, o w taki sposób. Może trochę zahaczyć, a może to żaden, o matko, żaden problem. I teraz jedziemy sobie tutaj, 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 tu, 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 tu. Dzielnica Błeszno. No okej, dobra, może być dzielnica Błeszno. Dobra, może być używanie rekreacyjne. I recykl, niech będzie. A więcej to ja już nic nie chcę. Dobra, większej rejonów mieszkalnych. Na północce chcę zbudować tutaj taki fajny węzeł, więc przydałoby się nieco tą drogę poszerzyć, bo to będą rewolucje. No ale to za jakiś czas dopiero. No ta dzielnica właściwie tu już nie istnieje, tu już są jakieś pojedyncze ostatnie te. Tu też zrobię od tego węzła, tylko że przydałoby się, bo w końcu było miejsce na większą tą, bo tu planuję dalej blokowisko, jak już będzie można. Więc to będzie takie olbrzymie blokowisko, więc tutaj wszystko właściwie wygnie przy budowie. Ale no, z czasem. Dzielnica jest bardzo duża. Zamieszkują już 3500 mieszkańców, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Wartość gruntu to jest 23, tu jest wartość gruntu 31 i tu jest 7, 6. A tutaj wartość gruntu, o, to też się opóźniło. Tylko czy w tej dzielnicy nie. Wybórz tą konstrukcję. Tu nie mają funkcjonować wysypiska. Oj, widzę, że tu się powoli coś przepełnia, ale dobra, a to się tu będzie, o. Dzięki temu będzie wysypisko za wysypisko na razie. Węzeł jest zakichany tutaj. Zobaczcie, co to właściwie jest. To nie wygląda tutaj najładniej. Można to nieco odgiąć. O. I to bardziej tak. I to. No nie za całe można nieco zgiąć. O. Nie, no troszkę przesadziłem. Ale czego to się tak teraz... Nawet zrobił nieco większym łukiem. O, i ciebie też bym zrobił. Znaczy ciebie, o, bym zrobił może tak. I tutaj bym zrobił nieco bardziej, o, wygięcie takie. I tu. Dobra. Nie, ja tu nic nie chcę. Tak, może to tak być, jak jest. Dobra. No, mamy 21.37. Teraz strasznie wolno płynie. Dobra, pokażcie mi jeszcze autobusy se. Ten ma kursować tylko w dzień. O matko, jest pasażerów tu rośnie, ja bym chciał zobaczyć może któregoś z nich. Czy te 5 pojazdów jest tutaj, aby na pewno adekwatne? Stój, bo ty teraz tu będziesz, może akurat mi się przydasz. Ty mi się akurat tu przydasz. Ty masz 75 ludzi na pokładzie. No, coraz więcej jest tych ludzi. 50, 70, 3. 3 można i nawet ten jeden autobus gdzieś tam dołożyć. Jeden powiedziałem, nie więcej. Żeby ich troszkę więcej funkcjonowało na tej. I gdzie się włączył ten dodatkowy? Myślę, że tu. O, właśnie, on jedzie teraz z tej bazy. On tu dużo nie zrobi, bo on zaraz ma zjazd, ale to możemy go pośledzić do końca. Zobaczymy, ilu będzie wiózł ludzi. Ale ty nie stój tutaj, tylko jedź dalej, bo ty jesteś tak... Nie włączyłeś się jako dodatkowy, więc tutaj musisz mi przynieść jakieśkolwiek te. Żebyś się opłacał, żebym wiedział, że ty kogoś przewodzisz, a nie, że jedziesz tutaj pusty. Tutaj wiadomo, że autobusy jeżdżą puste, tutaj nie ma nic w tym, myślę, że nowego.
że po tych drogach autobusy po prostu jeżdżą puste, no bo tutaj nawet nie ma, no skąd, z, nie wiem, z pod ziemi wyrosną, jak nikt nie wyrośnie z pod ziemi, to tu nie ma żywej duszy, zwłaszcza o tej godzinie, ale tam już w centrum, to tylko taki zajazd, właściwie o, tu się już zakorkowało, widzę, tam inny jechał. Dobra, my tutaj lewym pasem, bo teraz chyba do Przemysłówki wjeżdżamy. Z zerową ilością pasażerów, ale to się zaraz zmieni. Tu. A nie, my jedziemy teraz chyba na prawo najpierw. No tak, najpierw jedziemy w prawo, przystanek i mamy 75 pasażerów. No, to widać, że się przydał. Widać, że się przydał i to spoczko. Bardzo spoczko się przydał. Możemy jechać. 93, 90... Aha, z procent przejechanej trasy. A, i tu się rozumiem, już nie dopchają się ludzie. No na tym odcinku tu jest dosyć... no dużo ludzi. No ale ja nie jestem też w stanie wszystkich zabrać, no przecież ten autobus też nie może być. Następny przyjedzie, no cóż, jeszcze do 23:30, czy tam do której one tam jeszcze jeżdżą. Bo też wraz jak się kończy ten, ta pora dzienna, to one wtedy przestają jeździć, ale jeszcze jeżdżą. Jeszcze. Tu jest 60. Sporo wsiadło, to jest taka wymiana tych ludzi. Tu mamy 55, dobra, idziemy dalej. No cały czas sporo, cały czas autobus idzie właściwie pełen. Dobra. 75. To jest już coraz więcej. I znowu jedziemy właściwie pełni. Nie no, ta linia tutaj naprawdę jest popularna. Ona jest naprawdę popularna. Wydatki mamy co prawda 792, no wiadomo, dochody są 100, 10 chyba. Ale no to ta linia właściwie jeździ zapchana tak, że to jest jakiś po prostu... No zobacz, tu jest na przykład 0, ale tu mamy 147 już. Tu mamy 16, tu mamy 97. No te powinny w miarę możliwości jakoś wystarczyć. O, odblokowaliśmy ruchliwe miasteczko, czyli mamy teraz dróg, co nie miara właściwie, ale dobra, o matko, tu jest tych dróg. Nowe budynki. Hodowla ryb możemy sobie założyć, jak ktoś bardzo chce. Dobra, przypieszmy ten czas, bo ta noc mnie tutaj denerwuje. A ten czas to nie upływa aż tak szybko. No to jest jeszcze dzień, tak? Jeszcze jest dzień, pamiętajmy. Ale ja bym teraz chciał, skoro ja już tutaj mam, to ja bym chciał to w końcu zmienić, bo to mi strasznie tutaj od jakiegoś czasu nie gra. Teraz ja tu już mam taką możliwość. O właśnie. Na tym odcinku chcę takie coś wprowadzić. Chyba nie zadziałało tak, jakbym chciał. O tak, nie tak. W drugą stronę, o. Chcę, żeby to tak funkcjonowało. Nie, w drugą, dobrze było. Nie tak. Źle się zrobiło. Teraz. W drugą. O, teraz jest stupcia. I teraz jest nice, bo tu mogę w końcu zmienić tą organizację na taką, jaką bym chciał. Więc tutaj docelowo jeździcie na ten pas. Wy z tego też na ten pas tylko jeździcie. Z tego jeździcie tylko tu. I z tego jeździcie tylko tu. Z tego tu. I teraz stąd jeździcie tu. A stąd jeździcie tu. Czyli to naprawdę na tym odcinku też tutaj właściwie wystarczy tylko ten jeden pas. Tu można sobie to dalej zrobić. Nie w tą stronę akurat. I tutaj. Dobrze jest. Nie w tą stronę znowu dalej. Nie w tą stronę co chcę. Tu się to chyba znowu. O właśnie. Znowu się do źle zrobiło. Stąd jeździmy tu i stąd jeździmy tu. Dalej już sobie jeździcie jak chcecie. Tu już nawet nie ma co ustawiać. Tu możecie stąd na każdy pas. Tylko może tu ustawię jeszcze. Nie w lewo, w prawo, prosto też. No prosto też można. Nie kliknie się teraz. Dobra, jest. Stąd jeździcie tu, bądź tu, jak sobie kto woli. Stąd tu i stąd wyjazd jest tu. Potem jest możliwość zmiany pasa? Jest, na spokojnie. To nie ma problemu. Otóż się widzę, coraz bardziej zapycha, ale to takie zapychanko małe. Jest 23, więc właściwie to już jest chyba koniec. Praca autobusów na dziś. Właśnie ten wraca już do zajezdni. Gdzieś tu jeszcze jakiś, w ogóle teraz już jakiś pojazd jeszcze jest? Nie, już jest zero. Czyli ona teraz w tym momencie
ten już na przykład jedzie na zajezdnię właśnie, z pełną, właściwie pełen jedzie na zajezdnię, ale się zdarza, bo nie ma co, wraca do zajezdni, no i dobrze. A trudno, ludzie, którzy nie zostali zebrani, muszą sobie troszkę poczekać. Mamy, no mówię, mamy północ, no troszkę po północy będzie na bazie. Też nie ma się co dziwić. Mamy 0020, tam 5, 6, 9, 30, 33 i mamy to. Ile jeszcze jest w ruchu? Jeszcze są 3. Już jeden chyba tu właśnie, nie wiem co robi. 2 zostały w użyciu i zaraz powinny zjechać 2 pozostałe. Jeden już jedzie. I ostatni zaraz też powinien przyjechać skądś. Oj, widać, że był daleko. Bo jeszcze nie jedzie. Mam pierwszą 14, ale autobus jeszcze chyba nie zjeżdża. A tu jedzie, dobra. Jest. Zjeżdża, ostatnia jego chwila. Proszę, zobaczcie. Pierwsza 29 i autobus jeżdża na bazę. Dobra. Mamy noc, więc szybko to mam nadzieję przeleci. Matko, tu jest tych domów, bloczków, wszystkiego już jest tyle, że trzeba tu w końcu zrobić ten węzeł. Ja myślę, że tu powoli można się zacząć przygotowywać. A mianowicie, żeby tu już powoli wyłączać ruch. Czyli tak, gdzie jest najdalej zjazd, żeby tu teraz wszystko dobrze ogarnąć. Trzeba tu sporo, myślę, że zmian jakiś wprowadzić. Chociaż nie, tu jest jeden zjazd. Dobra, tu jest jeden zjazd we wszystkich kierunkach, więc tutaj trzeba po prostu zrobić taką zmianę, że tak, z tego pasa zjeżdżacie na ten. Nie ma jazdy na wprost. A z tego pasa w ogóle nie jedźcie, bo z tego pasa nie ma możliwości takiej. Wcześniej natomiast z tego jedziecie na ten, z tego jedziecie na ten i z tego na ten. O! I z tego tylko zjeżdżacie na prawo. Tu macie wybór, tak? Tak samo z tej strony właściwie nie. Tu jest potem granica. Ja tu już nie wiem co dalej. Stamtąd nie wiem jak wyjeżdżać. Nie wiem stamtąd nawet jaki jest wyjazd. Nie wiem czy tam jest jakiś węzeł. Nie ma chyba. Nie wiem, nieważne. Nie będę na to patrzeć. Po prostu wam tu wybuduję tymczasową drogę. Możecie się obrazić. Będzie ta droga mianowicie żwir. Po prostu żwir tu pójdzie w ruch. No sorry, ale tu pójdzie w ruch żwir. No sorry, ten jeden budynek musi się stąd wynieść, bo wy stąd zjeżdżacie już tylko na ten pas. Właściwie ze wszystkich jedziecie tu. To już nie ma żadnej tego, bo mamy godzinę 5, zaraz się zacznie dzień. Day, więc ja tu zwolnię już czas. Wy stąd jedziecie tu, czyli już w tym odcinku teoretycznie jeszcze trochę ruchu może być, bo jeszcze nie zmieniłem wszystkiego w całej organizacji. Mianowicie tu jest możliwość dalej zjazdu. Tu możliwości zjazdu nie ma. Tu jeździcie dalej. Tu, a z tego w ogóle nie jeździecie. Tu jeździcie dalej prosto. Więc, aha, jeszcze stąd. Stąd nie zjeżdżacie tu, tylko jedziecie tu. I fajnie jest, nie? Czy już teraz tam nie powinno, powinno już być czysto. Jeszcze stąd, o Jezu, jeszcze stąd możecie wyjeżdżać. To właśnie to jest to, że tu nie można wprowadzić żadnej zmiany, bo ten tu mamy skrawek, który nie tego, ale dobra, to zaraz tu ogarniemy tą sytuację. Wszystko da się załatwić żwirem. Chyba bym bardziej chciał zrobić, o. No i znowu tu musimy się, te zburzyć, niech to będzie tak. I ci, co dojeżdżają chcące, co trudno, też zmieniają tu od automatu od razu. Tu będzie ostry skręt, ale sobie jakoś dacie radę. Stąd od razu jedną tu. To nawet nie będziecie wierzyć, więc nawet nie ma jak. Ale gdyby się komuś coś zawieruszyło, to stąd jedziecie i tak tylko tu. Właściwie to powinno być jednokierunkowe, bo to tylko dla tych. Żeby mi tu nie było, stąd nie wyjeżdżacie, stąd proszę tutaj mi od razu. Celowa organizacja ruchu. Bez przejazdu tu. Powiedziałem bez przejazdu tutaj. Jest ok. No stąd tylko w prawo. Więc droga bardziej mogła się zakorkować. Czy tam na tej drodze już nikt nie jedzie? Jakiś ostatni się zawieruszył. Dobra, tu już nikogo nie ma. Tutaj sobie ci... Aha, ci sobie zjeżdżają, ale ci mogą. Stąd można. Dobra, i tutaj też można. Okej. Okay. Teraz zaczynamy sobie tu budować. Czy tu już też nie jeżdżą? Jeszcze jeżdżą. Dlaczego wy jeździcie? Wiem, co tam omijacie moje... A nie, już teraz chyba nie. Tak, nie teraz już nie, to okej. Okay. Pierwszy punkt to jest poszerzenie nieco tej drogi. Bo jest to... Pierwszym punktem to w ogóle... Dobra, poczekajcie, może zróbmy inaczej. Potrzebuję najpierw, po pierwsze, zamianę tej drogi w szerszą.
O taką. Nie, właśnie chcę, żeby to było tu, chcę, żeby to było tu. Na całej długości chcę, żeby to powstało. Więc się handel nieco nam wyniesie, ale tylko odtąd dotąd. I teraz, ten odcinek w ogóle chcę wyburzyć, bo tu inaczej to będzie wyglądać. Nie, już nie chcę nic budować. Chcę teraz, żeby tutaj zwolnił mnie po pierwszy czas. I chciałbym, żeby to podjechało nieco do góry. Tylko teraz tak. O tutaj mniej więcej. Tak. Tak. I na dół. Nie, nie, nie do góry. Na dół. A nie pod ziemię. No, tak mniej więcej, o. O, mniej więcej gdzieś jakoś tak. No, więc to będzie właśnie most nad naszą autostradą. I tam dalej będzie droga, już tam dalej na razie nie będę budować. Dalej to jest rampa. I rampa stąd pojedzie bardziej zigzag. No, już chcę, żeby to powstało w ten sposób. I w tą stronę, nie, nie, w tą stronę też chciałbym, żeby powstał taki fajny zigzag, o którym najpierw wyprowadzi tą drogę tu. I potem ewentualnie idzie jakoś tutaj. Chciałbym też, żeby powstał taki fajny zigzag tutaj. Który najpierw mi tą drogę wyprowadzi, o, właściwie tu już nie ma jak nawet. No nie, no tak krzywo chyba, że dobra. Nieco ten po prostu ten fragment, o, mniej więcej dam tak. Teraz ten się nieco zgiął, ale dobra, będzie w miarę. I stąd mniej więcej naprzeciwko dam to dotąd po prostu. O, nie tak do końca, jak ja bym to chciał się zrobić. Choć jako tutaj nie chcę się zgiąć. A dobra, może tak, może tak. Tylko, że tu mi się teraz zrobiły światła, których ja w ogóle tutaj totalnie nie potrzebuję. Może po pierwsze, to ja wprowadzę tutaj tymczasową organizację ruchu, która ma docelowo... O, może tak być? Tak? Żebym tutaj na wprost nikt nie próbował na siłę jechać. Tak, żeby tu nie... Na razie tu nie ma przejazdu. Ale w ogóle. Tu sobie proszę zakręcać, zjeżdżać, nie wiem, może się troszkę zatkać. Bo ostatnio nie widzę, żeby był jakoś mocno zatkany. Tu też, więc raczej dają radę. Dobra. Ktoś w ogóle z tego tymczasowego, tuż przy samej właściwie granicy miasta korzysta? Korzystają. No dobrze. Ale chwileczkę, stąd możecie jasno, że skręcić, nie? Wy tu byście chcieli skręcić, ale nie, nie ma tak. Nie ma tak łatwo, tu stąd jeździ już tylko prosto, żeby już tutaj nie było sztuczek. A ten węzeł nie będzie najładniejszy, ale dobra, no nieważne jest, jaki by był ładny, chociaż mógłbym to nieco przesunąć. Bo zrobiłem tak troszkę... Nie to konkretne. Tylko to bardziej. To tak bardziej, nie wiem, dogiąć może bardziej o tak. A to dogiąć o tak, żeby to ładniej ładniej to trochę wyglądało, no bez przesady, no żeby to nie wyglądało tak. Dobra, i teraz kierunki na lewo. Jakbym ja tu na lewo... Tu mogę są jakieś docelowe węzły, tu są. Tu jest właśnie taki, jaki by mi się... Nie, nie jest taki, jaki by mi się przydał. Ale... To nie wiem, czy by mogło być. Ale na przykład takie coś, koniczyna by mi tutaj pasowała idealnie. Ja to jednak stawimy tutaj im koniczynę zamiast takich wygibasów. Koniczyna mi to będzie pasować, a nie jakieś wygibasy. Muszę potem jeszcze pościągać modę na różne ciekawe węzły. Muszę troszkę posiedzieć. Dobra, jedziemy, jedziemy. Usuwamy to gdzieś do tego miejsca. Ciebie też, tu wszystko właściwie usuwamy dotąd. O, i teraz tu wstawiamy tą porządną koniczynę. Proszę mi ją teraz pokazać. Tylko, że w taki porządny sposób to byłoby nie wyżej, tylko jakby tak można ją było nieco obrócić. Nie, właśnie nie tak. O, tak bardziej, tak. Nie, nie, nie tak. O, nie, nie, nie. Bardziej przyłączyć, ale nie tak. Czekajcie, może ustawmy ją. O. I dajmy ją mniej więcej gdzieś tak. Już coś mamy. Już coś mamy, tylko że teraz tak, trzeba by było te drogi nieco wygiąć jednak. Bo tu się jednak to mocno wygina. Ja muszę to teraz zrobić to w taki sposób.
Dobra, taki fajny, pokręcony nieco. Tak. I teraz tutaj dokładnie, znaczy nie wiem, czy tak samo, czy jak. Dobra, tak. Tak. I tak. I potem zjeżdżę tak samo tutaj. Tylko, że tutaj też by trzeba było troszkę więcej wyburzyć. Właściwie do samego końcówka trzeba. No bo jednak tu się trochę miejsca więcej przyda, czekajcie, to. To jakkolwiek, żeby cokolwiek wyjąć, tylko ktoś mi się tak robił, ktoś mi powie, o tak, potrzebuję tego. Nie, potrzebuję tego, żeby to było bardziej prosto. Nie tak. Tylko żeby bardziej właśnie prosto było i tu jakoś, no nie, no takim zigzagiem to może nie, może prosto się uda, nie. O Jezu, jak to nieładnie wygięło, trzeba to troszkę poprawić, bo to jest tak nieładne, że to normalnie aż boli moje serce, ale dobra. Jest już lepiej. Tutaj dodamy ekrany, żeby przypadkiem się to nie powywala, mimo że te ekrany to się nie powywalają przynajmniej. W tym odcinku dodamy te ekrany. Ale tak, to nie. I teraz. Co my tu jeszcze zmieniamy? Zmieniamy tak to, to. Tu jest wszystko ok, to i to zmieniamy. I to chyba wszystko, co mamy zmieniać jeszcze. Ewentualnie zjazd tutaj, a tu się nie da, dobra. To nie będę nic zmieniać jednak, wracaj na swoje miejsce, które byłeś. Teraz tak, tutaj zrobimy tak, tu zrobimy od razu tak. Wszystko, żeby było. To zrobimy tak, to zrobimy tak. Wszystko od razu tak, jak ma być. I ta konieczyna pozwala, tak, zjechać sobie tutaj, wszędzie pozwala, dobra. Nie, nie, trzeba jednak to skorygować, też tak samo, nie, nie, nie tak, tylko tak. Ale nie tak, matko, co ja kliknąłem, nie ten klawisz, to trzeba. Nie ten przycisk myszy, dobra, tutaj. Tu też robimy korektę. Tu też zmieniamy. Korekta to. I korekta to. Jedąc dalej, co my tu jeszcze mamy do zmiany? Ten i ten odcinek zmieniamy na takie pasy, żeby tutaj potem nie było bezkolizyjnie, żeby można było się włączać do ruchu. Tu, tu i tu. I teraz jakie to sobie zmienię? Mianowicie ja to zmienię na taką drogę. A właściwie to już nie będę tego zmieniać na taką drogę, tylko po prostu... Nie, no ale ja tutaj nie chcę, tylko chcę, żeby to się zlikwidowało. Bo to będzie teraz na poziomie 0, więc tutaj nie potrzebujemy tego. I żeby te trzy pasy zeszły się w miarę możliwości jakoś, nie wiem, razem. Bo tak średnio możliwe. Więc może żeby się zeszły jakoś tak. Poczekajcie, może najpierw tu bym jeszcze zabudował aleję. Chwila. Nie, chcę, żeby ona była kątem prostym, ale tu... O, jest. Ale nie taka droga, no proszę. To zabzdet się tu pojawił. I teraz, żeby jeszcze powstało o takim mniej więcej coś, nie coś. Nie, nie chcę już nic tu przebudowywać, chcę, żeby to się połączyło z tym. Nie z miarę. Jedynie to trzeba tutaj oczywiście wyjąć to. Ale ten mod wszystko ogarnia. I teraz, jak ja tutaj to zmieniam? No, tak jak... Nie, no, powariowali. Nie ma czegoś takiego jak zawracanie. Z tego pasa po prostu jedziecie sobie tutaj. Dobra. Tą organizację można zrobić tak, jakbyście chcieli. Myślę, że ona nawet jest ok, tylko że tak, stąd... Dlaczego my stąd nie jeździmy na wprost? I stąd jeździmy też na lewo. Stąd też jeździmy na wprost, stąd też jeździmy na lewo. I stąd też jeździmy na lewo. I stąd też jeździmy na lewo. I chyba każda relacja już teraz jest. Nie będę sprawdzać, miasta potrzebuje naprawdę, nie ma już. Nie, no są prądy. Teraz będziemy to ogarniać. Sytuacja, która jest dosyć dramatyczna, ale spokojnie. Spokojnie, nie ma problemu. Teraz tak naprawdę by się przydało tu tak docelowo w końcu tą organizację... Nie. Prowadzić.
to jest skasować ją po prostu. Tutaj nawet nie potrzebuję, żeby to tak było. Delete. 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 Co to tutaj się dzieje? Delete. Wszystkie jakieś... Te trzeba kasować. Nie chcę już ciebie. Ciebie. No bo to jest potem granica. Tu trzeba też tą drogę zlikwidować, więc trzeba delete zrobić. Tu potem jeździmy na wprost. Tu jest już wszystko ogarnięte. Aha, tu teraz będzie dalej droga, dobra. Tu też jeździmy na wprost. Bez takich, no, likwidujemy i likwidujemy też to. Bez zigzagów, dobra, wszystko jest. Dobra, i teraz tak, to też likwidujemy delete'em. I teraz tak, ten odcinek sobie zlikwiduj. Matko, co ja zrobiłem, nie to chciałem. Dobra, szybko się uję odbudować, jest już ok. Tu nawet na tym odcinku dodałbym ekrany, bo to jest strasznie blisko tego. Tutaj nawet dodałbym ekrany. Ale tylko tutaj, dotąd. Dalej już nie, bo dalej już macie... Tu są dobre ekrany, więc niech tutaj będą na całości po prostu. I tu ewentualnie przy tych najbliższych, ale tylko te, przy tych najbliższych. Dalej nie. Dobra, więc to mamy. Tą drogę skasowaliśmy, jeszcze trzeba tamtą skasować. O, prądu widzę, że nie ma, solidnie. Jakiś problem, ale zaraz będziemy naprawiać. Wy stąd jedziecie. Wy stoi nie chcę już. I tutaj już wam daję prądy. Poczekajcie, już wam daję prądy, bo widzę, że problem jest. Te spory. Już wam tutaj dodaję prądy. Dobra, już jest tak średnio z tymi prądami, ale okej. Tutaj z tymi wysypiskami też trzeba troszkę ogarnąć. Ciebie chcę opróżniać, a ciebie chcę zakończyć opróżnianie i jest okej. Dobra, to się powoli zaczęło opróżniać. A reszta jakoś funkcjonuje. Co wy tutaj chcecie? Zbyt mało, ale już teraz wszystko wróciło do normy, tylko tam budowałem węzeł, kochany. Przez jakiś czas i to po prostu nie było w normie. Dobra, teraz tak, kolejny etap wywalamy. Możemy zrobić, myślę, że gdzieś odtąd, już tutaj sru z tymi. Więc ilość mieszkańców nieco gwałtownie spadnie. Dzięki czemu też komunikację miejską trzeba będzie mocno pociąć już. Tutaj nie będzie przystanku. Tu już też go nie będzie. Właściwie też już go nie będzie, więc właściwie to będzie już trasa bez zajazdu w te miejsca. Tylko będzie trasa taka. Więc już właściwie ten zajazdu nie ma. Te ostatnie rzeczy stąd wywalamy właściwie. Co tutaj zostało? Z tej dzielnicy. Olbrzymiej. Fajnej. Nie ma już właściwie nic. No bo w następnym odcinku będziemy tutaj robić całą strefę leśną. Będzie tu już nic i tak to już właściwie siachamy dosyć mocno. Właściwie te drogi już wszystkie wypada pokasować po prostu. I już te drogi właściwie kasuję. Ja tak kasuję, myślę, moim zdaniem ostatecznie. Już nie będę ich tutaj zmieniać. Ostatecznie idą wszystkie do kasacji już po prostu. Dzisiaj jeszcze trzeba coś skasować i teraz to, co się tutaj oczywiście już źle zrobiło, to teraz tak, posterunek policji. Ale panie posterunek, zostanie pan przeniesiony tutaj. Pani remizo, pani też. Niech pani nie narzeka. Pani klinika też tu idzie. Pani szkoła średnia pójdzie se tu. Pan mały predzabaw pójdzie tu, a to już nic tu nie jest innego potrzebne, więc okej. Więc nasza dzielnica już nie ma właściwie chyba żadnej populacji. Nie, jeszcze ma populację 153. A gdzie ona ma tą populację? Aha, bo na tym na środku jest chyba, tak? Gdzie wy macie jeszcze tą populację? Gdzie ty masz jeszcze populację? Aha, tu są pojedyncze mieszkanka. No tak, no tak, jeszcze są pojedyncze mieszkanka, tak sobie będą pojedyncze mieszkanka. No tutaj widzę, że ludzie korzystają sobie z koniczynki. Natomiast dzielnica się sporo zmniejszyła. Też trzeba powoli myśleć o strefie przemysłu, którą też ja myślę, ale dobra, to w późniejszym terminie. Natomiast teraz trzeba by było rozwinąć dalej nasz tutaj ten przemysł, znaczy tą dzielnicę mieszkalną, nie przemysł, to ja gadam. To z tym, że może, a nie, też by było, to była taka druga dzielnica blokowisk, to by były takie dwie dzielnice blokowisk, a gdzieś tam dalej byśmy zrobili takie domki jednorodzinne, może jakieś stare miasto, coś byśmy tutaj pomyśleli. Natomiast na razie ja bym chciał, to, żeby to tak sobie wyglądało.
Na pewnym odcinku na razie. Przecież nie każą tego na całości budować. Na razie myślę, że nie, może gdzieś tutaj dotąd. I to, żeby się zbudowało gdzieś dotąd. O! Bardzo dobrze. Tylko nie z ekranami. Przynajmniej bez tych ekranów stąd iść. Nie o to chodziło. O to. Dobra. I teraz jedziemy dalej z tą drogą. Można już nawet do końca, bo tu i tak będzie takie ten. Dobra, z tym, że tutaj już takie proste te drogi nie będą do końca. I z tym, że tą strefę oparłbym może o... na takich szerszych nieco chodniczkach. Już tu bym zrobił takie drogi dookoła tej strefy. Tu jest dużo... nie no, może nie aż przy samym tym, no może troszkę dalej. Więc dookoła strefy będą takie normalne dróżki, tylko że tu się znowu nie zmieszczę. Oba, to na razie tam to nie będzie te drogi, po prostu to gdzie się da powstanie. Kątem 90 stopni to niewiele ich powstanie. No dobra, okej. Jak jest, tak będziemy robić. Trzeba sobie jakoś radzić. Co krzywo do tych, ale okej. Dobra, tu będzie tak, bo tu już inaczej nie da. Tu oczywiście połączymy to z tym. No tego się już nie będziemy łączyć, więc tutaj zostawimy to. Dobra. Tutaj akurat będą drogi pod kątem prostym, bo tu po prostu ekonomiczniej takie zrobić. Ale za to w tej strefie są bardzo za szerokie chodniki. To jest bardzo... to jest taka ciekawa droga. Dobra, tutaj. I potem stąd gdzieś tu. Stąd tutaj i jakoś tak mniej więcej stąd tu. W środku nieco krzywizn. Gdzieś się nam utworzy. Co prawda nie będzie tutaj dużo dróg, bo tutaj też nie ma jako. Tu coś zalewa, widzę. Będziemy budować wały zaraz. Coś tu będziemy ratować sytuację. Jakiś kanał albo coś. Ale to zaraz będziemy ratować sytuację. Jeszcze nie teraz. Bo na razie wykorzystuję tu powierzchnię. Tą wykorzystam tu. Tą wykorzystam tu. Co byśmy tu jeszcze? Tą dam tu. Tutaj ciebie dam. Tą drogę damy jeszcze jakoś tu, żeby maksymalnie wykorzystać tą powierzchnię. I tu wszędzie są takie właśnie drogi z szerokim chodnikiem. I teraz tak, tutaj dociągniemy sobie wodę. Która dociągnięta będzie aż tu. Która dociągnięta będzie tu, tu. To nawet oczywiście też powstanie strefa, ale w późniejszym terminie. Na razie chciałabym, żeby tu powstała. Wszystkie na razie rzeczy tego typu wyrabiają, więc nie ma problemu, myślę. Tutaj też powstanie, tu już mamy całość, nie, tu jeszcze nie mamy całości objętej, więc się przyda tu jeszcze. Tu i teraz tak, tu jedziemy, tu jedziemy, tu jedziemy, tu, 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 tam się widzę, będzie zalewać, ale to już nie nasza sprawa. Czy nasza, będziemy to musieli coś zbudować, ale tak, to już tak najmniejszy na razie problem. Staram się, żeby te rury były pod drogami. I na razie mi to dosyć dobrze wychodzi. Natomiast tu, z uwagi na bardzo dużą bliskość wody, przyda się tu jedna taka konstrukcja, jak płytki kanału o dużej szerokości. Masz tu i tu se wchodzi. No, tutaj tak samo będzie budowa. O, proszę bardzo, tutaj wchodzimy do kanału. Ale tutaj nie życzę sobie, żeby tu były mi jakieś takie wygibasy. No. Pomogło, chociaż tutaj tak troszkę to... nie wiem, czy jest jeszcze jakaś woda. No na razie troszkę... troszkę tutaj będzie z tą wodą takich tych, ale... jak dotąd zrobię ten kanał, to może się coś uda. I tu... nie no, bez przesady, no nie chcę robić tu kanału. Nie no, to jest trochę przeginuta lekka. W pewnym miejscu kanał można zrobić, ale to tylko takie króciuteńki. No, gdzieś tylko tu. Ojej, dlaczego to mi tak aż zalewa? Oj, to tak solidnie zalewa. A nie, bo tu podtopienia będą. Czekajcie, kanał tu musi jakiś tam jednak być. O dobra, troszkę nam zaczęło odlewać tej wody. Więc już nie będzie tak dramatycznie. Jeszcze prąd musimy przeciągnąć.
Ale na podniesieniu. Teraz dotąd, aż tak i teraz tu nieco niżej. Wchodzimy do naszego poziomu normalnitycznego i tutaj dotąd robimy sobie tak i jest ok. Dobra. I teraz tutaj wam dam na środeczku standardowo. Jak jest handel, to handel będzie tutaj, na środeczku, przy głównej ulicy, a tutaj... Może najpierw nie w tej strefie. W tej strefie wam zostawię święty spokój, bo tu planuję te bloki, więc tutaj na razie nic nie będę wam dawać. Bo już niedużo mi zostało, tylko 2000 mieszkańców do bloków. Więc tu wam dam to coś. Tutaj się nam troszkę ten teren z wodą nieco powiększył. Ale na szczęście nie podlewamy tutaj. Przydałoby się jakąś nową linię utworzyć, bo chyba stara to już tak średnio będzie wyrabiać. Chociaż tu nie ma aż tylu pasażerów, więc myślę, że można ją nieco wydłużyć. Taka linia przez całe miasto będzie. No, więc to będzie linia przez całe miasto, która będzie jeździć z pominięciem tego newralgicznego momentu, gdzie tam jest zalanie. Bo jednak z tego miejsca chciałbym, żeby ona tu nie kursowała. Więc tutaj pojedzie tak nieco okrętnie, ale tu już wróci na stałą. O, tu już wróci dookoła, tak o. Tu i jeszcze tu damy jej jeden przystanek może. A jednak wolałbym, żeby leciała se tędy. Nie skacała, więc ten przystanek mogę przesunąć o tu. I tu idę z drugiego. 8 pojazdów. Proszę mi pokazać, czy to się opłaca. Pasażerów jest dużo, ale czy aż tak dużo? Nie. Nie, to jest za dużo. Ja starczy mi na spokojnie 5. 5 pojazdów, bo teraz troszkę trzeba też brać pod uwagę to, że tam ta dzielnica właściwie już nie funkcjonuje. A duże natężenie ruchu wynika po prostu jeszcze z... Tu ze wszystkim jest problem właściwie. Ze wszystkim, ale te wysypiska mi się tu powoli przepełniły. Ja tu muszę teraz nieco przyspieszyć ich. Nie chcę budżetu, bo budżet nie jest potrzebny. Ja budżetu nie chcę widzieć. I to trzeba tu usunąć i będzie ok. Dobra, i śmieciary startują w ruch. Dobra, i teraz tak, czy coś tutaj trzeba jeszcze poprawić? O, szczerze to ja bym trochę może poszerzył ten odcinek. Czy tu się tak da? Nie no, 4 pasmówki to ja nie potrzebuję. Ewentualnie dajcie mi... Nie ma szerszych? Nie ma szerszych, to jest tylko bus only. Po co mi bus only, to ja nie kumam. Bus only to mi raczej niepotrzebne. Nawet nie ma... Chociaż dobra, może wiecie co? Zrobiłbym nawet tutaj. Tak, o. Tylko, że bardziej w tą stronę. To by się przydało. Ale tylko, że z tych dwóch pasów jechalibyście tu. I też tu. A z tego i z tego dodatkowo jeszcze tu, bo to jest duża. Tak, więc tutaj by się przydało dodatkowy pas. Nie jest to duże ulepszenie, ale zawsze jakieś jest. Zawsze można skorzystać właśnie z tego drugiego. No i pasażerów na linii troszkę spadła, więc nie jest aż tak tutaj dobrze. Otóż ten handel trzeba z tym w końcu powiedzieć sobie, że trzeba już dość. Bo tą drogę trzeba w ogóle zlikwidować, tu w końcu zatem trzeba robić tą strefę. Problem jest ze śmiećmi, ale śmieci mogą przecież czekać tędy. Czy ja mogę coś w końcu kupić? Nie mogę dalej. No ile ja będę czekać? Tam się coś w końcu buduje, nie buduje. O, tu się pojedyncze rzeczy budują, ale na razie to tak średnio. Dobra, tu wyznaczymy im dzielnicę. Ta dzielnica będzie niewielka, gdyż ta dzielnica będzie tylko na razie dotąd. Trzeba ją trochę przyciąć. Tak, zaraz wam dam ten. Już nie kwękać. Już wam daję prąd, bo widzę, że tu na razie się niektórzy nie chcą budować, a tu niektórym się ten prąd bardzo przyda. Tego tam, gdzie się przyda, ja wam go dam. Ja wam go od razu dowiozę, a potem wam najwyżej zlikwiduję tą energetykę. Trudno, bo ja tu muszę po prostu dodać. No, tu jest trochę, jak tutaj woda sięga i tutaj jest tragiczne po prostu zalanie tej drogi, ale pozostałe wszystkie sobie radzą. No, tu jest to, ta dzielnica jest strasznie duża, no wszystko będą blokowiska, więc zobaczcie, jak tu potem będzie, jaki tu będzie ruch. To już ile ma populacji? To ma 4771, bo tu jest pewnie jakieś 100, a tu jest reszta. To jest jakieś tam 149.
No, zaraz powoli będziemy kończyć. Bo nie ma co też przedłużać, ale jeszcze. Żeby dopełnić już dzieła, wysiedlamy. W końcu koniec z tą dzielnicą. Robimy wysiedlenie całkowite. Aż dotąd. Z Państwem się muszę pożegnać. Macie nową strefę i ostatnią rzeczą, którą zrobimy, jest wybudowanie nowej strefy przemysłowej, ale ze zmianą w organizacji pewną, zmianą w organizacji ruchu. Mianowicie, ustalmy na razie tymczasową pewną drogę. Nie wiem, czy taka może być. Mi taka pasuje, bo ja bym tylko na kawałek potrzebuję. Nie tor, ja tam torów nie chcę, no ale okej. Proszę korzystać teraz tymczasowo z tego odcinka drogi. Bo tylko tym na razie przejedziecie, proszę bardzo. Tu zjeżdżamy. Tu w ogóle nie ma przejazdu i tutaj zjeżdżamy. Czy tu jest jakiś teraz problem z obsługą linii autobusowej? A, wody. Nie wiem, wody wam brakuje? Wody na pewno jest tak dramatycznie to spadło? Dlaczego tak dramatycznie spadło? Bo chyba prądów zabrakło, czy co? A, bo zapomniałem, że on to prądów nie dociąga, nie? Dociąga wam? Aha, bo jest problem... Ej, od czego jest właściwie problem z prądem? Aha, tu już nie ma dostępu. Okej, tu już on daje tutaj dostęp, bo tu problem jest, ale dobra, tu zaraz będzie dostęp. Teraz będzie dostęp do prądu, już macie. Macie! Was już tutaj nie chcę, nie? Was już tutaj nie chcę, ale ja tracę teraz forsę. Dlaczego ja tak tracę forsę? Kto mi to powie jakoś logicznie? Dlaczego ja teraz tracę forsę teraz? Kto mi... Aha, bo prądów nie ma. A co, w całym mieście nie ma? Chwila, coś mi się tu poknociło i to dosyć ostro. A, tu nie ma zaciągnięcia. Spokojnie, zaraz przestanę tracić, mam nadzieję. W tak dramatycznej sytuacji nie będę. Dobra, już powoli sytuacja wraca do normy. Dobra. Sytuacja wraca do normy, to było chwilowe wysiedlenie, ale ja już zapraszam z powrotem. Dobra, mieszkamy. Na czym teraz ja skończyłem, co ja miałem robić? Już teraz nie pamiętam. A, miałem zrobić tutaj ten przejazd, co tutaj tymczasowo korzystacie. Autobus też korzysta. Gdyż tutaj zrobimy nieco inaczej przejazd. Mianowicie, przejazd będzie możliwy... Będzie możliwość przejazdu sobie. Właśnie tą autostradą dwukierunkową, tym, że to będzie przejazd górą. I to będzie przejazd, który... Tak naprawdę to ta droga by się przydało jej przesunięcie. Zostanie ona wybudowana na nowo. Z przesunięciem lekkim. Mianowicie odtąd powstanie nowa droga. I ona powstanie dotąd. W zamian za ten odcinek. Ten odcinek pożegna się z życiem obecnym. Ten odcinek zostanie, bo tu jest potrzebny, ale autobus powinien dać radę. Aha, teraz tylko... Aha, nie, no dobrze, wszystko daje radę. Okej, wszystko daje radę, super jest. Bo stąd jeździmy tu i tu i tu się zawijamy. Jest świetnie. Bo tu już nie ma tego przejazdu totalnie właściwie. Gdyż tu powstanie nowy przejazd. A tam powstanie osobny. Bo tutaj powstanie takie coś. Co się zwie tak. I to będzie całą tą dzielnicę lecieć tak górą. To może nie, to nie będzie tak lecieć. To będzie leciało tak jak mi się podoba, a nie tak jak tutaj ktoś sugeruje. Więc bardzo proszę, znosimy się, lecimy górą i tu opadamy dopiero. No do tej dzielnicy oczywiście może będzie wjazd. Będzie wjazd tak jak w tym momencie. Zatwierdź to. Z tym, że tu powstanie nowy, oczywiście sensowny, chociaż nie, to jest bardzo sensowny wjazd, tylko z tym, że zostanie tu zamieniona nawierzchnia i tak będzie na stałe. A że do tej strefy wjazd jest taki. Dosyć pokręcony, natomiast tutaj oczywiście powstanie lekka zmiana. Mianowicie powstanie to. W zamian za to zlikwidujemy ten zigzag. O matko, nie to. Nie to chciałem zlikwidować. W zamian za to, o, dojedzie tutaj ten zigzag i ten dojedzie tu. Czyli to właściwie wszystko zrobiłem na nowo. Z tym, że jedna z tych dróg powinna zniknąć. I ta zniknie. No, tak będzie. Przejazd. No, tak można jechać. A komunikacja miejska, rozumiem, jeździ. Jeździ, tak jak powinna, a tu wody nie ma dalej. Coś tu się dzieje z wodą. Coś tu mi się z mieszkańcami. Dlaczego dalej nie ma prądu? Czy ktoś mi to może logicznie powiedzieć? Nie, to ja tutaj nie chcę już tych budynków. Idźcie mi stąd. Tak. Tak, bo tu chyba tylko to mi tak. Jakoś dziwnie, nie wiem, zaniża coś.
Was już tutaj nie ma. Czy jeszcze jest jakiś duży problem? Ze śmieciami jest bardzo duży problem. Ale śmieci mają wyjazd. Czy to jest jakiś... Nie wiem, aha, bo tu właściwie... bo żadne śmieci nie... Rozumiem, nie działają. To fajnie. Dobra, czyli te muszą wznowić funkcjonowanie. No sorry. Ale wy musicie wznowić funkcjonowanie, bo ja nie mam... No bo te po prostu nie wyrabiają. Więc póki ja mogę... To ja znam funkcjonowanie tak. A, dostępność wodociągów jest słaba, a to dlatego, że tutaj prądów dalej nie ma. I po prostu z wodociągami są problemy. Także z wodociągami już nie ma problemu, bo już wróciło wszystko do normy. Dobra. Już wszystko powinno wrócić do normy. Ten trakt tu po prostu jest tak używany. A to jest korek. Jak idź stąd i nie wracaj wręcz. Ale tu są problemy. Ze śmieciami jest największa, ale śmieci teraz stają wręcz kolejce, żeby się ustawić jakokolwiek. A po prostu, no nie ma jak. Może wiecie co, ja tu powinienem ustawić tymczasowo sygnalizację ręczną. Tu jechać teraz, wy na razie wszyscy jedziecie. Jechać, was zatrzymuję celowo wszystkich, żebyście wy tu sobie skręcili. Wszyscy. Nie, by się jeszcze tu przydało, żeby ci... Czyli wjeżdżać na zablokowane skrzyżowanie. Ja dalej... Nie, ja dalej chcę wrócić do skrzyżowania... Nie chcę! Chcę wrócić do skrzyżowania ręcznego. O, żeby to płynnie szło. Wy tu już wszyscy wyjechaliście. Wszyscy, ostatecznie wszyscy. Dobra. A teraz wracajcie do swojej naturalnej formy. Proszę bardzo. Można wracać. No, troszkę się zatkało, ale okej. Te śmieciarki, które miały tu pojechać... Pojechała, że jest za mało usług. No tak, bo ta strefa przemysłowa stąd wyjeżdża. Więc tutaj no trudno, jest chwilowo za mało usług, ale tak musi być, bo ja tu i tak już nie planuję niczego. Z tym, że tak, ta autostrada dalej tu będzie przebiegać. Może ja chwilkę wstrzymam czas, bo tu mi się za dużo zrobi. Jeszcze mi się wysiedlą wszyscy albo coś. Dlatego byśmy nikt nie chciał, więc tutaj myślę, że wypadałoby najpierw zrobić tak. Dokładnie taka sama, taki sam moduł, tylko że tu będzie dotąd. Będzie cała nasza strefa wielka przemysłu. I to mi właśnie tu przeszkadza, te granice. No ale okej, jak się tylko da, tak będziemy jeździć. Postaramy się wzdłuż. A, bo tu jest za długi ten odcinek, to możemy go nieco skrócić i po prostu dać go sobie, o tak, jakiś tutaj zigzag damy. Nie tak, tylko tak. Dajmy, nie, no nie tak. O. Dokładnie taki. I resztę dajemy sobie po prostu wzdłuż. Tak. Nie wiem, może jakoś inaczej jeszcze. Dobra. To nie musi być. Zawsze mówię, że to nie musi być najładniejsze. To nie musi być wcale aż takie ładne. To może być troszkę pokrzywione. Nie wiem, jakoś tak, jakoś może być o tak. No niech coś będzie takiego, że to jakoś nie wygląda najładniej na świecie, że to jest troszkę pokrzywione, że te, nie wiem, że to nie jest najładniejsze. I teraz tutaj robimy wszystko, całą strefę przemysłową. Ja tu oczywiście prąd dociągnę, znaczy wodę i prąd, bo tak naprawdę tylko to się, te dwie rzeczy się tu przydadzą. Oczyszczę tamtą jeszcze dzielnicę i w przyszłym odcinku zajmiemy się budową tej strefy leśnej. Więc w przyszłym odcinku to raczej rozwoju miasta za dużego co nie będzie. I prąd by się przydało jeszcze dociągnąć, nie? Natomiast tam w jednym miejscu trzeba ten prąd, myślę, że zlikwidować teraz. Dobra. I teraz proszę bardzo, zaczynamy funkcjonować z nową strefą przemysłu. I dodatkowo chciałbym wam jeszcze tutaj dołożyć elektrownię naftową. O. Wy się stąd tak wynosicie. Gdzie jest ta strefa? Tu jest ta strefa. A to tu może być elektrownia naftowa. Natomiast na części niewielkiej, żeby też tak nie było, że na wszystkim, może gdzieś odtąd, powstanie taka strefa handlowa. O, tutaj taki drobny handel, nie za duży. Teraz dosyć duży skok, bo stąd was wszystkich wysiedlam. Robicie bye bye. Więc tu teraz jest spory skok funduszowy. Ale trzeba go jakoś przetrwać. Trzeba go przetrwać, mam troszkę zapasów. Na koncie, no dobra, przystanki od razu autobusowe tu trzeba ulegną likwidacji, bo tu nie ma to większego sensu. Dobra, ty i jeszcze chyba ty tylko zostałeś, co? Jeszcze jeden został?
O, tu jeszcze jest po co wjeżdżać, jest jeszcze po co wjeżdżać. Tu jest ten przystanek i ten przystanek do likwidacji. I ten też można zlikwidować, ten tam jest, więc okej. Jest znaczny ten, ale nam się powinien powoli przychód znowu zwiększać z powodu tego, że tu powstają nowe te obiekty przemysłowe. Żadnych pożyczek nie mam, więc na razie i tymczasowo mogę zwiększyć tutaj poziom handlowy do 13. Gdyby ktoś naprawdę jakoś, nie wiem, cierpiał na tym... Czy to jest w ogóle możliwość teraz wjazdu, jak tutaj jest ustawiane to? Tu ma być tak, jak jest docelowo, czyli tu też można zjechać. Nie może być tak. Tu właściwie, wiecie co, delay ten to zrobię po prostu. Niech tu jeżdżą jak te chcą. Mi to tam nie robi. Natomiast macie tu i już zaraz, no, minus mi już z tego. Czyli tu właściwie nie ma już nic. Jeszcze coś tutaj stoi. Tu chyba jeszcze coś niestety niezlikwidowane jest. Czekajcie, muszę tu... Nie, nie chcę tego klikać. Chcę to kliknąć. Park dla psów nie jest mi już tutaj potrzebny w tym rejonie. To też chcę wyburzyć, to też chcę wyburzyć. Musiałbym kupić ten rejon, żeby już totalnie tu wszystko zlikwidować, ale to, co się da, to już chcę likwidować od razu. Więc wylecicie. No, tutaj będzie bardzo zanieczyszczony ten teren, ale spokojnie. Tu powstają drzewa na nowo, to wszystko się odrodzi zaraz. Teraz jest taki króciutki odcinek aleje, którą będzie trzeba zlikwidować. Te przystanki wszystkie też trzeba zlikwidować. Dobra, czyli tu już nic właściwie nie ma i te dwie dzielnice trzeba zlikwidować. Was tutaj nie ma, dwóch dzielnic. I pangórek Sząbielek i tych... O, i ciebie tu też nie ma. Pani, dziękujemy za udział, ale panie już mogą iść. O, dziękujemy. Chyba te drzewa troszkę potrzebują, wiadomo, czasu i tych różnych. Tu niestety chcę zlikwidować jeszcze przystanki dodatkowo, bo tu nie ma to sensu większego w takim, na takim zadupiu tych przystanków robić. Tu jeszcze ktoś czeka, więc tutaj ci, co czekają, to niech wsiądą i wtedy dopiero zlikwiduję. Teraz są trzy na przykład pod rząd gdzieś. Nie wiem, co wy robicie, dlaczego wy tak szybko teraz jedziecie, dlaczego jadą tu pod rząd? Pewnie wszystkie jadą właściwie puste. Ten ma 3. No ten pewnie 4, no a ten ostatni gdzie jedzie? Ten ostatni z tyłu ma 17, no. Te linie obecnie największe tu tutaj są, o, tu jest jeszcze najwięcej ludzi, bo tutaj w tej nowej strefie, tu jest rzeczywiście dużo ludzi, bo teraz jest wszystko, co się właściwie dwa cały... Całe życie mieszkańców, a nie w tej. W tej tu powstanie przemysł. Nie podlewa, tam podlewa. O, tak standardowo podlewa. Nie wiem, może tu jeszcze kanał się uda jakoś zbudować. Czekajcie. Żeby mi to aż tak tutaj nie robiło problemów, to może tutaj zbuduję taki, o. Nie, może to się jakoś uda zrobić. Żeby mi to się nie zalewało, bo to bez sensu. Ze śmieciami są dalej problemy. No bo jak śmieci totalnie nie ma już kto, dobra, was przywracam, ciebie zawieszam, ciebie przywracam, ciebie zawieszam i to tyle. Dobra, i tu potrzebne są jeszcze parę wysypisk, bo ja tu po prostu nie wyrabiam. Tu muszą być jeszcze dwa dodatkowe wysypiska i one dopiero wtedy mają radę. No. No i dobra, to wiecie co, tu mamy tu już dosyć dużo zrobione. Teraz ile potrzebujemy mieszkańców następnych? 7000, a to dosyć sporo. Ale damy radę jakoś. Tu mamy niska wartość gruntu. No tak, ale tutaj zobaczcie, tu jeszcze właściwie tutaj dużo tych rzeczy też nie ma. Tu jest dopiero taki start tej dzielnicy. Tu mamy najbardziej zabudowaną. Ale tu się na przykład nic nie wybudowało, a jeszcze jest miejsce. Więc zachęcam mieszkańców, nic nie mogę kupić dalej. No. Tu są jakieś te. Tu są ostatnie. Matka, tu jest taki korek jest. Aż tak zetkało. Na tym ktoś czeka, nie. Więc można te przystanki śmiało zlikwidować. No, dzięki temu tutaj jest bardzo niewielka ilość przystanków. A to jest taki długi odcinek bez. Bo ten jest tu, a poprzedni jest jeszcze bardziej o tutaj.
I potem, bo no, Balnia jest tak długa, że ona właściwie ile ma kilometrów? Ciekawe, ile ma kilometrów. 15,3 km. To jest jedna z najdłuższych linii. Właściwie najdłuższa, bo co? Ile tu jest linii? Jedna jest. Ci tu mają problem, czy szpitale wyrabiają? No nie wyrabiają. Ale szpital można najdłużej postawić, będzie po problemie. Niech to miejsce jest użyte, ale to można. Jest okej. Okay. Usługi pogrzebowe dają radę. To daje radę, ale tutaj... Dobra, w miarę, no. Uznajmy, że w miarę daje radę. Strażaków bym tu jeszcze im jednych walnął. O, koniec spadnie. No tutaj jest tak już dosyć ciasno, więc można im dać jeszcze jedną. I myślę, że to by było już dzisiaj powoli na tyle, bo tutaj jeszcze więcej robić. Miasto jest duże. Rozrosło się nam dosyć mocno, już mieszkańców nieco się zwiększyło, ale też nie za bardzo. Tutaj mamy jakąś dzielnicę, tu mamy dzielnicę Błeszno akurat, tak, ona nosi taką nazwę. Tu mamy pagórki Dzbów. I oczywiście jak macie jakieś pomysły na nazwę dzielnic, ulic albo czegoś w tym stylu, to dawajcie je w komentarzach pod filmem. Jeszcze tylko chcę sprawdzić, a tu jest ruch? Tutaj parkowanie trzeba wyłączyć, bo tu nie ma sensu, żebyście parkowali, no niby po co? Pani powie logicznie, po co tu jest parkowanie. Tu też nie ma, chociaż nie, tu już może być. Dobra, tu już jestem w stanie zaakceptować. Dobra, te wyrabiają, więc wszystko jest okej, dobra. No, więc ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, za to, że byliście, za to, że wytrwaliście do końca tego dosyć długiego materiału. Cześć, do zobaczenia i pa, pa!